Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj taki zupełnie inny odcinek. Odcinek konkursowy. Obiecałem Wam konkurs na 200 subskrypcji. Słuchajcie, ale tak ten czas leci. Trochę jestem zajęty. Sami wiecie, że teraz jest taki okres gorący w rolnictwie. Szykowałem sporo, widzieliście na filmikach. Teraz z kolei jestem w Szwajcarii, ale nie zapomniałem o Was, pamiętam i chciałbym się w ten sposób zrewanżować. Mamy w tej chwili około 350 subskrybentów i kupiłem dla Was, właśnie dla jednego szczęśliwca, taki oto album Traktory i Kombajny PRL-u z pięknymi zdjęciami, słuchajcie. To jest album Jacka Gębary na pięknym papierze wykonany, bardzo fajne ciekawostki, ciekawe opisy dotyczące poszczególnych sprzętów, jak one pracowały, co tu się działo w tym naszym rolnictwie. Słuchajcie, no piękna rzecz, na przykład to zdjęcie, naprawdę fantastyczne zdjęcie z okładki Wistula na gąsienicach. No. Piękna rzecz, naprawdę. Także zobaczcie, tu mamy lata 60. kombajnu, a dzisiaj te kombajny na tych gąsienicach prezentuje się jako absolutne nowości, coś fantastycznego i tak dalej, kiedy tutaj mamy w latach 60. już takie kombajny. Także bardzo fajny album. Słuchajcie, tu jest skala produkcji polskich ciągników rolniczych w Ursusie. Mamy różne statystyki, tabele. Tu mamy na przykład ciągniki dzik, mamy glebogryzarkę mrówkę w zaprzęgu z przyczepką z roku 65. No słuchajcie, no coś naprawdę bardzo fajnego. Dla każdego miłośnika polskich maszyn rolniczych będzie naprawdę to fajna gratka. Słuchajcie, o, mamy tutaj Ursus U710, prototyp z 68 roku. No naprawdę dużo, dużo fajnych zdjęć. Bardzo ciekawych. Jest też o ciągniku Rola 25, bardzo ładny artykuł, opis. No dużo, dużo naprawdę fajnych rzeczy. I tu mamy taki właśnie album. Co trzeba zrobić, żeby go wygrać? No przede wszystkim trzeba subskrybować mój kanał. Pamiętajcie, żeby sprawdzać cały czas, czy jesteście subskrybentem na bieżąco mojego kanału. Trzeba napisać komentarz pod tym filmem. Trzeba zalajkować ten filmik i wejść na mojego Facebooka i tam również polubić stronę. Także to co trzeba zrobić, także myślę, że niewiele i album trafi do jednego szczęśliwca. Także zapraszam. Rozstrzygnięcie konkursu będzie, dzisiaj mamy 17 sierpień. Rozstrzygnięcie konkursu będzie we wrześniu, około, myślę, 8-9 września. Wtedy będę mógł podejść do tego konkursu, sprawdzić kto i jak, także mamy dużo czasu, tutaj około 3 tygodni, może z haczykiem lekkim i wtedy wygra. No zobaczymy w jaki sposób to losowanie jeszcze się odbędzie, nie mam w tym doświadczenia, nie gniewajcie się na mnie, na pewno w jakiś sposób to rozwiążemy. Być może poproszę mojego stałego pomocnika, żeby wskazał paluszkiem subskrybenta, albo powiedział, powiedzmy, będę mu czytał kolejno subskrybentów, on któregoś wybierze. No zobaczymy, w jaki sposób to rozwiążemy. Na pewno ten album trafi do kogoś. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, bardzo chciałbym tutaj przeprosić poprzednich szczęśliwców konkursu. No szczęśliwców takich trochę trudno powiedzieć, bo kilku z Was otrzymało zdjęcia, bardzo się cieszę, napisaliście w komentarzach, że te zdjęcia do Was dotarły, natomiast chyba dwóch uczestników tego konkursu tych zdjęć nie otrzymało, poczta tutaj się nie wywiązała rzetelnie jak należy, gdzieś te listy zaginęły, także zobaczymy, może w jakiś sposób
uda się Wam zrekompensować tą stratę. Może zrobię po prostu kilka fajnych skanów i prześlę Wam na przepraszam, prześlę Wam na maila i sobie w jakiś sposób to wydrukujecie. No zobaczymy, coś tam trzeba jakoś to rozwiązać. W każdym razie ten album na pewno dotrze do kogoś, do szczęśliwca listem poleconym, także nie mamy absolutnie żadnych obaw o to, czy ten album dojdzie, czy nie dojdzie. Na pewno ktoś go dostanie i będzie szczęśliwym posiadaczem takiego albumu. Powiem Wam na marginesie, że dla siebie również taki album kupiłem. Bardzo jestem zadowolony z niego i stąd pomysł po prostu, żeby go nabyć i przekazać komuś w nagrodę. Także jeszcze raz, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, polubcie mój profil na Facebooku i zapraszam do udziału w konkursu. Rozwiązanie około 10 września. Trzymajcie się, cześć!